I zwróć uwagę, jaki masz mechanizm w głowie, jeżeli gubisz dowód osobisty. Twój mechanizm jest, o Boże, zgubiłem dowód osobisty, kto weźmie na mnie kredyt. Tylko dowód osobisty jest niczym innym, jak nośnikiem pewnych danych. Ale papier u dentysty, kawałek papieru A4, jest również nośnikiem tych samych danych. Nie ma żadnej różnicy między dowodem osobistym, a tym papierem. Świat nie będzie już nigdy taki sam i ja wcale nie uważam, że to będzie gorsze. On może być nawet i lepszy, bo mi się otwierają drogi. Mamy dla Was konkurs i konkretną nagrodę, jaką jest e-book z książkami, które polecają milionerzy, goście Biznes misji, który powstawał 6 lat. Aby go zdobyć, wystarczy, że odpowiecie na zadane podczas wywiadu pytanie w komentarzu pod filmem, a ja trzy najciekawsze odpowiedzi wybiorę i do tych osób wyślę e-booka. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Martin Kaczmarski, właściciel Kaczmarski Group, ale wiem, że wielu, wielu firm, między innymi Krajowy Rejestr Długów, w którym się chyba mieścimy w siedzibie, tak? Piękne miejsce we Wrocławiu, więc pozdrawiamy z pięknego Wrocławia. Firma Chroń PESEL, Kaczmarski Nikaso i wiele, wiele innych, o których pogadamy. Także Martin, miło mi, że udało się nam spotkać. Mi, mi również. Marcin, chciałem zacząć z Tobą od takiego standardowego pytania. Wiem, że Twoje imię, Martin, jest już związane z Twoim miejscem urodzenia w Niemczech, ale chciałem Cię zapytać o Twoje dzieciństwo i o to, czy było coś, co odróżniało Cię od rówieśników. Wiesz co z perspektywy dzisiejszego dnia ciężko stwierdzić, bo wydaje mi się, że raczej nie odbiegałem od pewnego nazwę to mainstreamu em, dziecięcego czy tam klasowego. E, raczej nigdy nie pchałem się na, do samorządów, nie pchałem się na e, bycie przewodniczącym klasy. E, raczej stałem z boku, ale nie, że byłem wycofany, tylko po prostu jakoś nie angażowałem się w, takie, w tego typu atrakcje. E, i, I z reguły raczej jedyną rzecz, która może mnie odróżniała, tylko nawet nie potrafię stwierdzić, czy to ma wpływ na dzisiejsze moje, e, moje życie, że nigdy nie byłem w jakiejś takiej z jakąś grupą, tak, bo zawsze w klasie byli ci, którzy grali w piłkę, ci grali tam w kosza, ci byli tam lepiej uczący się od innych. A ja zawsze gdzieś byłem tam, powiedzmy, outsiderem, ale to nie wynika z jakichś z kompleksów czy z jakiegoś tam braku pewności siebie, tylko tak jakoś to działało i do dnia dzisiejszego mam dosyć sporą grupę znajomych, ale ona jest w miarę zamknięta jak na, na to, co się na dzień dzisiejszy w świecie dzieje. A jak to było u Ciebie z początkami biznesu i co najbardziej Ci pomogło i co Cię ukształtowało jako przedsiębiorcę? Według mnie, nawet w wielu mądrych książkach jest napisane, że duży sukces odnoszą ludzie ze sportu, ponieważ ludzie ze sportu charakteryzują się pewną determinacją, dążeniem do celu. Znaczy, tak jeszcze inaczej, cele powodują determinację. Sport nauczył mnie też takiej walki do końca. I każda, wiem, że mówię sztampowo, ale no tak jest. I każda porażka to nie jest załamanie się, nerwowe, a raczej wyciągnięcie wniosków, gdzie popełniam te błędy, żeby tych błędów więcej popełniać. Także taką główną cechą, która mnie yy, zbudowała, mój charakter, zbudowała moją osobowość do tego sportu, yy, do, do, do tego biznesu, właśnie był sport. Mhm. A powiedz mi, yy, wiem, że zatrudniasz ponad tysiąc osób teraz i masz właśnie kilka firm i... Co determinuje, jak Ty wybierasz te firmy? Bo wiem, że firmy, jeśli związane są powiedzmy z krewem, rejestrem długów, to jest ich kilka, ale ty słyszałem o firmie, która są inwestycje w nawozy. Tak? To Jaki jest wachlarz, jakie masz dzisiaj firmy i skąd akurat te firmy? Głównie firmy, które dzisiaj posiadamy, one wszystkie łączą się z pewną ideą, z pewnym procesem. My dostarczamy wszystkich rozwiązań. Które mają coś wspólnego z odroczonym terminem płatności, z fakturą. Tu w skrajny ryzyk długów, jako analiza takiego ryzyka, stąd są monitoringi e, faktur, stąd jest windykacja, finansowanie, factoring, czyli e, i wiele, wiele innych jeszcze produktów w dewelopmencie. I to jest pewna taka idea, czyli jak ja sobie rozpisałem pewien cykl życia faktury, cykl życia płatności i dokładam wszystkie rozwiązania, i wydaje mi się, że ja mam większość z nich. Ym, co z tymi fakturami można robić? Taki, taki, taki był pomysł mojego ojca. Ja go kontynuuję, ponieważ uważam, że on jest bardzo dobry. Jeżeli chodzi o, o, o to, co pytasz, czyli bionawozy, to, jest, to są pewne takie. Nie chcę tego bagatelizować i mówisz, że to jest zabawka, bo to bym skłamał. Raczej to są rzeczy, w które ja bardzo po prostu wierzę. Dlaczego? Dlatego, że obserwuję świat, obserwuję to co, się, to, to, co się dzieje i jednoznacznie stwierdzam, że rolnictwo, nawozy, pewne optymalizacje, zmiany legislacyjne na świecie, dyktowane przez Unię Europejską, w szczególności teraz, wiele do jakichś tam wychodzi takich dekretów czy, czy artykułów, które mówią, że do 2030 roku ma być minus 50% używania nawozów tych chemicznych, które szkodzą nam. Na pewno, jak dzisiaj jadłeś śniadanie, czy ja akurat nie zażyłem zjeść śniadanie, ale jakbym zjadł, to pewnie część z tych produktów e, są po prostu nawożone takimi rzeczami, którymi nie chciałbyś karmić siebie, a robisz to nieświadomie i karmić swoich dzieci. I to, według mnie, jest kierunek świata. Jednak zwróć uwagę, jak wiele powstaje półek bio. E, często te bio nie są bio, tylko one się tak nazywają. A, I Ludzie coraz bardziej są świadomi, coraz bardziej dbają o swoje zdrowie, o, 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 o zdrowie swoich bliskich. I według mnie to jest absolutnie słuszny kierunek dla świata, i ja bym chciał być uczestnikiem tego, tego świata. Uważam, że dzisiaj e, to, co my produkujemy, to, co chcemy w tej chwili produkować i to, co mamy jeszcze w dewelopmencie takim ideologicznym, to są rzeczy, które zrewolucjonizują świat nawozów. I będzie to absolutna konkurencja dla chemii, a, a efekty, i mamy to potwierdzone przez niezależne uniwersytety, i to mało tego nie tylko polskie, ale zagraniczne, nawet specjalne takie certyfikujące organizacje, potwierdzamy ich skuteczność i na części plonów skuteczność bio, czyli bakterii jest zdecydowanie lepsza od chemii. Tak, chemia, pamiętajmy, też m, niszczy glebę i tak dalej. Nie chcę teraz zanudzać, bo też nie jestem super specjalistą w tej chorobach. No, ale kwestii. każdy random te wszystkie choroby. Tak, ale wszystko wyjałania tak. glebę. Glebę, tak, na wiele lat. Generalnie. I to jest jakby taki kierunek, a nasze nawozy, bionawozy po prostu tego nie robią i rolnicy z tego korzystają. Z ciekawostek w tym roku sprzedaliśmy tego dosyć sporo e, i nie było ani innej reklamacji ani jednej reklamacji, mało tego, i to dla mnie chyba takim naj, najlepszym wyznacznikiem, bo certyfikaty certy, certyfikatami, deklaracje, pomysły, ale dla mnie klient ostateczny jest takim, takim miejscem weryfikującym mój, mój pomysł. Jeżeli ja widzę, że rolnicy, ani jednej, nie było ani jednej reklamacji i ci, którzy z tego skorzystali biorą to na większy areał, bo każdy boi się nowatorskich pomysłów, także zawsze robi próbę i biorą największe areały ci sami rolnicy i nie tracę tej bazy klientów, to znaczy, że produkt faktycznie działa. I to jest takie moje zwieńczenie, nawet takie świadomość tego, że idę w dobrym kierunku. A powiedz mi o Kaczmarski grupie. jak wyglądała u Ciebie sukcesja? No jest to trochę modne słowo, wiemy, że kojarzy się raczej tak, że właśnie no Dzieci przejmują tą firmę, ale jak to było u ciebie, bo jednak no, nie tylko przejąłeś firmę, ale rozwijasz ją coraz bardziej i tych pracowników jest coraz więcej. To jest. Zależy od, czy patrzysz na sukcesję w Polsce, czy patrzysz, patrzysz na sukcesję, która się wydarzyła na świecie, czy wydarzyła się u mnie. To są zupełnie inne, inne kategorie. Generalnie sukcesja w Polsce to jest słowo nadużywane mnie, bo sukcesja to jest pewien proces i do sukcesji, jest, sukcesji ten proces ma swój koniec. Co mam na myśli? Czyli przychodzi chłopak, dziewczyna do e, swoich rodziców, obojętnie kto, kto prowadzi biznes, bo bywa, bywa różnie i przyjmują ten biznes, uczą się u boku i potem ten biznes sami zarządzają i osoba, która wcześniej zarządzała tym biznesem wycofuje się Eee, wycofuje się z tego biznesu. Natomiast niestety wiele sukcesji, które są nazywane czy są opisywane w gazetach popularnych w Polsce, to są sukcesje. Ja nazywam to już kilkukrotnie na wywiadach mówiłem, że to są sukcesje pozorne czyli jest osoba, która piastuje stanowisko prezesa, szefa firmy, ale tak naprawdę wszyscy doskonale wiedzą, że decyzyjną osobą jest ta osoba, która jakby rzekomo Ustąpiła tego, tego, tego miejsca zarządzającego, i ta pozorna sukcesja jest generalnie w większości tych, tych przykładów. U mnie było to trochę inaczej. Ja z moim tatą mam dosyć, mam dosyć podobne charaktery. Za co mu też bardzo dziękuję i mojej mamie, bo to taki, jestem takim trochę miksem. A, I dzięki temu, że mój ojciec jest na tyle świadomym, fajnym gościem, szybko. Doszliśmy do pewnej, do pewnej takiej świadomości, że ciężko nam jest równolegle zarządzać. Bo ja mam trudny charakter, jestem zdeterminowany, on ma trudny charakter, jest zdeterminowany i czas, niestety czasami nasze priorytety się różniły. I doszło w pewnym momencie do dwóch władzy i zdecydowaliśmy, że to jest moment, w którym powinniśmy to przeciąć. I ja zostałem jako jedyna osoba zarządzająca grupą, oczywiście nie mówię, że mój ojciec w tej chwili ma wszystko w nosie, wręcz przeciwnie, często ja do niego chodzę o jakieś porady, no ponieważ jego doświadczenie biznesowe jest dla mnie bardzo cenne. Natomiast on rzeczywiście nie, nie decyduje. I jakby ciekawą rzeczą, w, jak zdefiniować czy ktoś decyduje, to nie decyduje, to jest to, kogo zatrudniasz, ile mu płacisz jakie premium wypłacasz. Jeżeli to jest Twoich. W twojej gestii to znaczy, że faktycznie czymś zarządzasz. Sprawnie się to udało, bo właśnie wiele firm, z którymi się spotyka, ma ten problem. Ma jeszcze to są osoby, które prowadzą firmy, mają dzieci i w ogóle nie wiedzą, jak się za to zabrać. I teraz, tak jak mówisz, w Polsce zupełnie to inaczej wygląda niż na świecie, ale chyba brakuje też takich kanonów i być może tego dzielenia się doświadczeniem o tej sukcesji. Yy, od tych, co się udało. No bo. Powiem ci przykrą, brutalną prawdę. Um. Bardzo trudno jest wyprowadzić dziecko, z, tego, z moich doświadczeń, które ja widzę, do tego, czy, do tego momentu, w którym ono będzie gotowe i czy w ogóle będzie miało takie predyspozycje do tego, by zarządzać firmą. I teraz tak, i zaczyna się robić te, te, taka, taka sytuacja trochę niekomfortowa. Jest wiele firm niemieckich, um, nawet wiem, że taka platforma powstała, nie wiem jak się nazywa, przepraszam, w której to Ludzie ogłaszają, że oddadzą swoje biznesy, dobrze chodzące, ale dlatego, że nie mają sukcesji. Czyli nie mają komu tego przekazać. Z przyczyn: nie mają dzieci, bądź dzieci wybrały inną drogę, bo są artystami, są podróżnikami i itd., mają inne priorytety. Znam takie przykłady. facet ma gigantyczną firmę, jedną w Warszawie, nie wymienię nazwy, i mówi: Kurczę, Martin, no. Na no, świetnie prowadzący biznes, ale mam córkę i syna. Syn zajmuje się tam, nie wiem, jego pasją jest przykładowo, też żeby nie, nie nakierowywać, jest przykładowy, nie wiem, składanie modeli i on chce zrobić to do końca życia, a moja córka gra na pianinie i tam, i tam się rozwija. No i co ja mam z tym zrobić? Oni nie chcą na tą firmę patrzeć. I teraz mam taką sytuację, która mnie blokuje. I ja to rozumiem. Dlatego też. To Chcia jest, to chciałem z jest... tego portalu korzystać. Od razu bym się okay. zgłaszał do tych lepszych, co stanowi. Tak, właśnie. no to oczywiście <laughs> wiadomo, że tam nikt nie chce oddać swojego biznesu za bezcen, a także oddawanie biznesów prywatnych ma pewien problem, ponieważ sentymentalnie mhm. e, to to do tego, podchodzisz, taka, nie? Podchodzisz tego. To jest twoja, to jest twoje twoje dzieło, bo menadżer, menadżerowie mają trochę inne podejście niż tacy. Ludzie, którzy budują firmę From Scratch. Ja też znaczy od, samego, od, od, od pierwszej cegły. Ja też nie należę do tych, którzy budowali od pierwszej cegły, no bo przejąłem pewien proces. I teraz przychodzę do, do, do drugiej części pytania, miałem podczas kiedy przejmowałem w firmę, miałem dwie możliwości. Możliwość numer jedną, czyli usiąść na fotelu tam za kamerami i siedzieć i e, nadzorować, co się dzieje, akceptować rzeczywistość, tak jak jest, jest dobrze i nie robi nic więcej. Bądź Wybrać drugi model, który finalnie wybrałem, próby zwiększenia firmy o 5-10 razy do od dnia dzisiejszego. I taki model wybrałem. On jest bardzo trudny, skomplikowany, e, popełniłem gigantyczną ilość błędów, miałem też sporą ilość sukcesów, ale ten model jest jedyny słuszny, no bo tak naprawdę innej drogi ja osobiście, jako osoba ambitna, nie widzę. A teraz czas na pytanie. Wymień wszystkie biznesy Martina i który według Ciebie jest najbardziej przyszłościowy i dlaczego? Chciałem właśnie zapytać, powiedziałeś o tych pracownikach, o tych premiach, kiedy się decyduje, ale jak Ty dobierasz swoich pracowników, jak ich dobierać przede wszystkim, żeby no była ta efektywność, no bo to jest nie tylko, że zatrudnisz sobie pracownika, dasz mu pensję, tylko to musi być też, stać za tym efektywność. Hmm, według mnie, znaczy ja po mojej mamie odziedziczyłem pewną inteligencję emocjonalną, która pomaga mi w doborze ludzi i ja głównie bazuję na chemii międzyludzkiej, czyli że z kimś siadam i wiem, że ta osoba po prostu, to, 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 to wiesz, jak, jak w filmie e, z polskim znanym, wiesz, pięć pierwszych gestów, pięć pierwszych słów, a ja wiem, z kim już rozmawiam. I to jest, e, to jest coś, co mnie determinuje. Oczywiście też miałem wojny menadżerskie, też zatrudniłem nieodpowiednich ludzi, zdarzało mi się to, musiałem z pewnymi osobami się pożegnać. Jest wiele osób, których nie doceniłem i mnie super zaskoczyły, także też nie jest tak idealnie po mojej stronie, że jestem nieomylny, ale z drugiej strony jednak to, to, to doświadczenie, doświadczenie, które mam cały czas, pokazuje mi, że tych błędów popełniam coraz mniej i dobieram tych ludzi generalnie skutecznie i dobrze. Ludzie mnie pytają, skąd tych ludzi biorę. To jest po prostu pewna poczta pantoflowa. Jeżeli masz pewną skalę kontaktów, którą ja wypracowałem przez te wiele lat, i też korzysta, jakby ułatwiło mi to, ponieważ przejąłem te kontakty swojego ojca, to na dzień dzisiejszy dostanie się do kogokolwiek w Polsce nie stanowi jakiegoś większego problemu. Mhm. No dobra, a przechodząc trochę do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj, pewnie wszyscy gdzieś ten COVID się odbił echem. A jak według Ciebie to wpływa na biznes Polaków? Według mnie generalnie największym problemem i blokerem gospodarki i tymi kryzysami jest wywołany, są wywołane przez strach, mm. który sam się napędza. Które napędzają nam media, które napędzają na, napędza poczta pantoflowa, twoi znajomi i tak dalej, i oni ci wmawiają. I potem nawet ja zrezygnowałem z pewnych inwestycji, tylko dlatego, że się bałem. Bo nie wiedziałem, co mnie jutro czeka. No i jeżeli ja zrezygnowałem z czegoś, to podejrzewam, że wiele, wiele firm też zrezygnowało, i stąd bierze się taka stagnacja, bądź pewny. Pewne zaburzenia w rozwoju gospodarki. Nie mówię, że one są słuszne, nie ponieważ strach wobec aktualnej sytuacji, czy sytuacji, która panuje na świecie, jest słuszny. Tylko pytanie, czy rządy na świecie nie mówię o Polski, bo tego kompletnie nie oceniam dobrały najbardziej skuteczną sposób z tym walki. Tego nie wiem, bo nie jestem specjalistą ale wydaje mi się, że problemem właśnie jest, powtórzę się po raz trzeci, jest strach. Um, mówi się też, że w kryzysie się inwestuje i tak jak mówisz, ty się wycofasz, ale w co według Ciebie warto, nie wiem, w dzisiejszym świecie tak zmieniającym się inwestować, patrzeć na jakiś trend, jak to jest według Ciebie, tak prywatnie trochę? Raz? To prywatnie uważam, że wszystko idzie w cyfryzację. Ja Ci podam na swoim przykładzie. Te kilka miesięcy temu nie wyobrażałem sobie, jak może część mojej organizacji pracować w home office. To było dla mnie po prostu niepojęte. Na dzień dzisiejszy widzę, że jest to możliwe. Co za tym idzie? Uważam, że wszystkie rozwiązania, wszystkie firmy, wszystkie technologie, które wspierają taką pracę, pewna robotyzacja, zastąpienie pracowników robotami mówię to w szczególności o takich liniach produkcyjnych to jest kierunek, w którym, w którym warto byłoby inwestować. Ja osobiście tego nie robię, nie dlatego, że jakby wykluczam, to, że uważam że to jest głupie, tylko. Nie znam się na tym na tyle dobrze, ale ten kierunek cyfryzacji, robotyzacji według mnie jest absolutnie słuszny i to bym raczej chyba tak na dzień dzisiejszy definiował jako rynek mocno rozwijający się. Powstało wiele aplikacji typu Zoom, tak? No, kiedyś słyszałeś, słyszałeś wcześniej o Zoomie? Nikt nie słyszał, a teraz co druga osoba ma to na, jako, jako na pierwszym... Tak e, tak, e, zajęcia w szkołach są przez Teamsa czy Zuma? tak? Tak, przez Teamsa czy przy, przy, przez Zooma. Ja wychodzę z takiego Pewnego założenia, że nas w wieku, y, żyjemy teraz w 2020 roku, ale za rok nie będziemy w 2021, będziemy w 2031, ponieważ nagle taki wielki y, impakt i skok, speed, przy, y, zwiększył czy wzmocnił pewne zmiany na świecie, że świat nie będzie już nigdy taki sam i ja wcale nie uważam, że on będzie gorszy. On może być nawet i lepszy, bo mi się otwierają drogi, na przykład do zatrudniania ludzi. Poza Wrocławiem, bardzo daleko nawet na drugim końcu Polski, bez żadnego problemu, kiedy tak jak powiedziałem kilka miesięcy temu sobie, miesięcy temu, sobie tego nie wyobrażałem. Co dzisiaj, co e, byś dzisiaj poradził przeciętnemu Kowalskiemu, aby ochronić się, przed, nie, żeby nie padł ofiarą wyłudzeń? Czy jest jakiś sposób, no, wszędzie podajemy PESEL, tylko udostępniamy dowód osobisty i tak dalej, czy... Jakie to niesie zagrożenie, i czy ty możesz coś poradzić? Jesteś no specjalistą w tej branży, jak się zabezpieczyć? Tak jak powiedziałem, cyfryzacja idzie w tym kierunku, że jednak coraz więcej danych krąży w internecie. Na dzień dzisiejszy, jak jedziesz do kosmetyczki czy do, do dentysty, musisz podawać wiele, wiele swoich danych, włącznie z Peselami, i Twoje dane latają w gigantycznej ilości miejsc. I zwróć uwagę, jaki masz mechanizm w głowie, jeżeli gubisz dowód osobisty? Twój mechanizm jest, o Boże, zgubię dowód osobisty, to weźmie na nie kredyt. Tylko dowód osobisty jest niczym innym jak nośnikiem pewnych danych. Ale papier u dentysty, kawałek papieru A4, jest również nośnikiem tych samych danych. Nie ma żadnej różnicy między dowodem osobistym a tym papierem. I ludzie, tego, ludzie tego nie rozumieją. I z racji na pewien postęp, e, w tej, tej cyfryzacji, czy tej cyber, idąc w cyberświat, ludzie. Zaczynają w coraz większym stopniu być na ich dane, wyłudzane kredyty, pożyczki, telekomy, częściej telefony komórkowe i wiele, wiele innych usług, o których nawet nie masz pojęcia, które niszczą czyjeś życie. Bo nagle przychodzi facet, że przychodzisz znaczy na konto, patrzysz, masz komornika. Nawet nie wiedziałeś, że masz komornika. Nagle zaczynasz drążyć temat i, i przykładowo jest wzięty na ciebie tam, przyjmijmy jakaś, jakieś zobowiązanie finansowe, żeby nie, nie uderzać w nikogo. zobowiązanie finansowe. Ja mówisz, ale to nie ja, No, ale tutaj pana dane są takie, takie i takie, no tak to funkcjonuje. I stajesz przed faktem dokonanym i możesz się sądzić, możesz to zapłacić, możesz mieć gigantyczne problemy, dlatego my wymyśliliśmy pewną, pewną usługę. Ona jest w miarę prosta, mianowicie nadzorujemy miejsce, gdzie Twoje psl są są, jest używane. Krajowy Rejestr Długów świadczy taką usługę, dlatego że 90% ponad procent firm w Polsce, które wykorzystują Twoje dane do celów weryfikacji ryzyka, korzysta z KRD. I my, jeżeli Ty zapiszesz się do KRD jako taka osoba w, przez platformę Chroń PESEL, to my Cię poinformujemy o tym, że dany PESEL e, gdzieś jest użyty. I Chroń PESEL również świadczy... Wiele, wiele innych usług, jak doradztwo prawne, jak, jak, jak wyłudzą od Ciebie kasę, damy Ci prawnika i tak dalej, i tak dalej. Także dajemy Ci cały taki mm, y, pakiet bezpieczeństwa, który gwarantuje Ci, że jeżeli ktoś na Ciebie wyłudzi kasę, to Ty wiesz to w czasie rzeczywistym SMS-em i telefonem i stajesz się, uwaga, nie dłużnikiem w oczach wierzyciela, tylko stajesz się ofiarą. I zupełnie inaczej wygląda wtedy proces. I bardzo często, w większości przypadków, sytuacja, kiedy zgłaszasz się i mówisz, kurde, kurde, to nie ja, nie masz takich taki daleko idących konsekwencji w sytuacji, kiedy po prostu zostawiasz to mimo, mimo sobie. Ja dzisiaj większość moich pracowników posiada chronę ja oczywiście posiadam, wielu, wielu moich znajomych posiada. I zastanawiam się, z czego wynika taka. Trochę takie akceptacja tego ryzyka przez wielu ludzi, no bo jednak nie każdy Polak jest moim klientem i to, to jest nic zrozumiałe, ale jest też dobry sygnał. Widzimy strasznie duże wzrosty atrakcyjności produktu Chroń Pesel miesiąc do miesiąca mamy coraz więcej zakupionych, e, of, e, zakupionych tych pakietów, coraz więcej klientów się do nas zgłasza, co mnie cieszy. Nie tylko z, z aspektu finansowego, bo to nie jest produkt wysokomarżowy, a raczej taki pomocowy, tylko widzę, że rośnie świadomość Polaków i to mnie bardzo cieszy. Powiedz mi jeszcze m, prywatnie teraz, skąd ty bierzesz inspirację? Czy ty masz jakiegoś mentora? Wspominałeś pewnie o tacie, który ma wielkie biznesowe doświadczenie, ale czy masz też jakiegoś mentora? Pytanie, skąd biorę inspirację, jest dosyć trudne, ponieważ czy mam pewnego jakiegoś takiego swojego bogata, za którym dążę? To powiem skromnie, że nie mam. Wiadomo, że dążę do pewnego modelu biznesowego, który, jest mi, który mi się bardzo podoba. Jest to firma Garmin, która bardzo fajnie, yy, uważam, wchodzi w rynek. Uważam, że bardzo fajnie wszystko tworzy. To jest moje oczywiście osobiste zdanie i to jest pewien kierunek, który mi się podoba. Pewne wykupowanie firm, pewna akwizycja, czyli akwizycja, przejmowanie, dołączanie do pewnego portfolio, czyli układanie klocków i to, co oni są w stanie sami zrobić, to tworzą, a to, co tworzy, to, czego im brakuje, to po prostu robią analizę, mówią, ta firma jest najlepsza, dokupują, przebrandowują i mają kanał sprzedaży. To świetnie funkcjonuje, mi się to bardzo, bardzo podoba. I to jest jakby pewien model. Oczywiście nie chodzę w elektronikę, tylko pokazuje pewien case, jak, może to, jak to powinno funkcjonować. I to mi się to jest, to, to jest jakby taka rzecz, jakby system czy model, za którym podążam. Natomiast czysto osoby, typu pan Kowalski, pan Nowak, Pan, pan Iksiński czy Y, nie mam takiej osoby, bo każdy ma swoje wady, każdy ma swoje zalety. Moim celem jest yy, zrobić coś dużego. I bo ponieważ mam takie ambicje i, to, i wiesz, to też wydaje mi się, że fajną rzeczą jest to, że już nie robię wielu rzeczy dla pieniędzy, tylko robię wiele rzeczy, ponieważ mam radość z budowania, radość z produkcji, a produkcja to jest pomysł, analiza produkcja, czyli wykonanie, sprzedaż i potem ludzie płacą Ci za Twoje pewne pomysły i to jest super uczucie. A powiedz mi, jak lubisz spędzać prywatnie czas, bo masz dużo pracy, jak wiem pracujesz, to nie jest tak 8 godzin, tylko często więcej, I, ale jesteś, też, jesteś sportowcem właśnie i co robić, żeby nie zwariować, żeby ta głowa jednak nie była przeładowana tylko i czy ona jest u Ciebie, czy jednak umiesz się jakoś resetować? Bardzo popularnym stwierdzeniem jest to, że wysiłek fizyczny Daje ci space w głowie. Ja jestem absolutnie tego zwolennikiem. Albo jest to siłownia, albo są to tak zwane jazdy na rowerze, pływanie, bieganie, i one mi czyszczą umysł. Bo tam jestem sam ze sobą i uwaga, przyznam się do pewnej rzeczy dramatycznej. Mianowicie podczas aktywności sportowych nie korzystam z telefonu. Zostawiam go albo w domu, albo w samochodzie, żeby zostawić ten space dla siebie. I ja, mimo to, że jestem wyczerpany fizycznie po przykładowym biegu na 10 km, wiem, że nie jest taki gigantyczny dystans. zależy od tempa. To wracam jak nowonarodzony. I to jest taki czas, w którym mogę pozwolić sobie na swój space, swoje przemyślenia. Wielu miliarderów, czytam fajną książkę Umysł miliardera, bardzo polecam, w której większość z tych miliarderów zdecydowana uprawia rano sport albo uprawia sport albo ma space dla siebie. Czyli między, przed tym, jak dzieci wstają i trzeba je zawieźć do szkoły, to ten jeden z miliarderów, czyta załóżmy dwie godziny książki, albo idzie biegać na dwie godziny, albo jest, nie wiem, jest w jakiejś takiej samotni i te samotnie są strasznie potrzebne, ponieważ jesteśmy codziennie strasznie przebodźcowani. Ilość osób, ilość telefonów, jeżeli mam tysiąc osób, a bezpośrednio pode mną pracuje, ostatnio policzyłem, 24 osoby i nie tylko firmowe, ale masz też prywatne jakieś osoby, które wokół ciebie pracują, to każda, każda ma do ciebie jakiś temat i ten temat według niej jest najważniejszy. No ale na każde pytanie trzeba odpowiedzieć. To nagle jak patrzysz na telefon po moim całym dniu, to, to masz wiesz, 45 SMS-ów, 300 wiadomości na Whatsappie i 400 maili. To oczywiście trochę a na które trzeba odpowiedzieć i ten czas sam ze sobą, i poukładanie tego daje ci niewiarygodne efekty dla samego siebie. Ja bardzo to każdemu polecam. I nie tylko w biznesie, ale w życiu także i prywatnym. Oderwać się od tej rzeczywistości, wyjść z tego pewnego boksu, którym się zamykasz, bo wpadasz w pewien rytm, rytuał, e, i, i to jest OK bo ten rytm i rytuał jest krytycznie ważny, ale czasami warto spojrzeć na to z boku i bardzo to polecam. Prawie kończąc, chciałem jeszcze Cię zapytać, bo trochę wspomniałeś o tych porażkach, że popełniłeś ich dużo. Mówi się, że porażka przybliża nas do sukcesu. Czy Ty pamiętasz jakąś porażkę, która rzeczywiście gdzieś utkwiła Ci w głowie albo z perspektywy czasu no nie miło wspominasz? Wiesz co, Moją... mam wiele porażek i najbardziej żałuję tych menadżerskich menedżers... tych porażek. Natomiast uważam, że wiele moich projektów, w pewnym momencie zgubiło impact, doszło do pewnego wypalenia z mojej strony i dany projekt rozpoczął się mocno, potem mnie, nie powiem znudził, tylko przestał być dla mnie jakiś super sexy, co spowodowało, że on stał się mniej rozwojowy, mimo to że ma super potencjał. I jak dzisiaj patrzę na ilość projektów, które są u mnie w przepraszam, mam, w rozwoju, przepraszam, w rozwoju, w budowie, to wracam do niektórych i widzę nagle na niego patrzę, mówię, kurde, jak on ma potencjał, czemu ja się tym nie zajmuje? Dlatego to jest wniosek taki, że trzeba znaleźć systemowy sposób nadzorowania pewnych projektów, żeby utrzymywać impact i utrzymywać tę szybkość budowy. Stąd te spotkanie, które na słyszałeś, to jest pewne zbudowanie pewnej idei zarządczej, która utrzymuje w ryzach te wszystkie projekty. No, Bo niestety, jeżeli sam właściciel większością projektów nie jest zainteresowany, to, to jednak trochę gubi tą, tą, tą siłę. Mhm. I ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? <laughs> Wiesz co, no zależy w jakim, w jakim kontekście. No bo Wiadomo, że w firmowym to strzeż się swoje dane. To jest absolutnie chroń PESEL i to robię i, i po części reklamę, ale i po części też uważam, że to jest, to jest fajne, Uf kupujcie produkty bio ne i bądźcie zdeterminowani i gotowi na sukces. Dzięki Marty, miło było dziękuję. się spotkać, dziękuję.